Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, skałą zbawienia i schronieniem mym. Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, skałą zbawienia i schronieniem mym. Jakby ktoś nie pamiętał, że jest Wielki Post, to zobaczcie, co mu o tym przypomina. Po pierwsze, gorn fioletowy. Po drugie, zobaczcie, tu jest korona z cierni. Są gwoździe, które przypominają nam to, że Pan Jezus był przybity do krzyża, był umęczony. I nie Pana jest wierzą, warowną twierdzą, skałą zbawienia i schronieniem mym. I nie Pana jest warowną skałą zbawienia i schronieniem. Co to jest? To jest śpiwór. W ogóle jest zimny, bo przed chwilą był w samochodzie zimnym jeszcze, ale generalnie to on jest po to, żeby... Po co jest śpiwór? Do spania. Do spania jest śpiwór. A jak się to ma do rekolekcji? Słuchajcie, pomyślałem sobie, że rekolekcje są takim wchodzeniem do góry. Trudnym czasami. Więc modlitwa też czasami bywa trudna, prawda? Bo się człowiekowi nie chce modlić. Przebaczanie jest trudne, robienie dobrych uczynków jest trudne, słuchanie rodziców jest trudne. Mamy wiele rzeczy takich, które są dobre i ważne, ale trudne, tak jak wchodzenie po górach. Pomyślałem sobie, że tak samo bardzo trudna jest czasami nasza wiara, nasze rekolekcje, ale warto się starać, no bo bycie wierzącym człowiekiem to jest większy szczyt, bycie blisko Pana Boga to jest większy szczyt nawet niż K2 i większy niż Mont Everest. A wiecie, co jest takim śpiworem w naszym życiu? W naszym życiu duchowym? Słuchajcie, takim śpiworem, który nas chroni przed zimnem, przed grzechem, przed złem, jest modlitwa. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście w taki sposób, ale zobaczcie, jeśli człowiek modli się, jak często się powinniśmy modlić, słuchajcie? I można powiedzieć, że kiedy człowiek się tak często modli, to wiara jest dla niego jak taki śpiwór, który go całego osłania. Jak człowiek jest osłonięty modlitwą, to nie musi się niczego bać. To nie musi się bać zła, nie musi się bać tego, że w jego życiu będzie źle, bo modlitwa ma go osłonić, ma mu pomóc, tak jak śpiwór pomaga tym, którzy się wspinają w górach, himalajistom. Jeśli w naszym życiu robimy dużo dobrych uczynków, nie złych, nie grzechów, tylko dobrych uczynków, to w naszym sercu buduje się taki namiot. Modlitwa połączona z dobrymi uczynkami sprawia, że jesteśmy w naszym życiu bezpieczni. Chciałbym, żebyśmy spróbowali przez te 3 dni naszego bycia razem wybudować w naszych sercach taki namiot z naszych dobrych uczynków i z naszej modlitwy. Co wy na to? Spróbujemy? Nie, Pana jest. Yeah.